dobry. Dziś razem z Julią, Olgą, Igą, Piotrem, Michałem i Igorem zaśpiewamy wraz z dziećmi z płyty Mali o wielkim śpiewają Dzień dobry. Wszyscy znacie tą piosenkę, więc przypomnijmy ją sobie. Jest 14. niedziela po Trójcy Świętej. Znajdujemy się w półroczu kościoła. Jeżeli byliście dziś w kościele, to mogliście zobaczyć właśnie zielony kolor, który nam towarzyszy. A werset, którym ksiądz was przywitał, a także ja was chcę przywitać, czytam z psalmu 103, gdzie w drugim wierszu tak czytamy. Błogosław duszo moja Panu i nie zapominaj wszystkich dobrodziejstw Jego. A jaka dziś historia? Posłuchajcie. Historia, nad którą dzisiaj chcemy się zastanowić, opowiada nam o tym, że Pan Jezus w drodze do Jerozolimy przechodził między Samarią i Galileją. I gdy przeszedł do pewnej wioski, zbliżyło się do Niego 10 trędowatych. I oni powiedzieli: Jezusie, Mistrzu, zmiłuj się nad nami. Gdy Pan Jezus ich zobaczył, powiedział do nich: idźcie, ukażcie się kapłanom. Tak też zrobili. I kiedy tak szli, zorientowali się, że zostali uzdrowieni. I tylko jeden wrócił i podziękował Panu Jezusowi donośnym głosem, chwaląc Boga. Padł na twarz i dziękował. A był to Samarytanin. Kiedy Pan Jezus go zobaczył, zapytał: a czy nie 10 zostało oczyszczonych? A gdzie jest 9? I wtedy rzekł do tego człowieka: wstań, idź, twoja wiara cię uzdrowiła. A my zachowujemy się tak jak tych 9 tutaj, którzy poszli, może zauważyli, radowali się? Czy kiedy coś dobrego nas spotka, zachowamy się jak ten jeden Samarytanin i przychodzimy do Boga mu dziękować? Chciałabym was dzisiaj zachęcić do wykonania przypominajki. Wszystko, co nam będzie potrzebne, to kredki oraz kartka papieru. Może być A4, może być A3. Możecie użyć także długopisu. U góry na kartce piszemy słowo dziękuję. Zapisujemy również wszystkie dni tygodnia. Przy każdym dniu tygodnia rysujemy
za co w tym dniu chcielibyśmy Panu Bogu podziękować. Za zdrowie, życie, za przyrodę, rodziców, dom, nauczycieli. Zastanówcie się i powieście sobie to wykonane w miejscu, które będziecie widzieć. Może być przy łóżku, może być przy biurku. I w danym dniu tygodnia módlcie się o rzecz, którą namalowaliście. Tak oto wyglądają nasze prace. Dziękujemy za rodzinę, za jedzenie, za szkołę, za pracę, za przyjaciół, za zdrowie, za weekend, za to, że mamy w co się ubrać, za przyrodę. A jak wyglądają Wasze prace? Podzielcie się zdjęciem. Może Was to zdziwi, ale mam dla Was zadanie domowe. W Biblii, nawet jeżeli nie macie zwykłej, to możecie skorzystać z internetowej. Poszukajcie wersetu, który jest zapisany w pierwszym liście apostoła Pawła do Tesaloniczan, w 5 rozdziale, w 18 wierszu. Nauczcie się pierwszej jego części na pamięć. Zaśpiewajmy jeszcze piosenkę Dziękuję Ci Ojcze. Mam nadzieję, że ją znacie, a jak nie, to zachęcam do poznania. Módlmy się. Panie Boże, dziękujemy Ci za ten kolejny dzień. Dziękujemy Ci za to, że Ty nas uzdrawiasz. Dziękujemy Ci za rodzinę, za to, że mamy co jeść, że mamy dom i szkołę. Dziękujemy Ci za nauczycieli oraz za tych wszystkich, którzy są wokoło nas. Panie, wysłuchaj, kiedy też modlimy się modlitwą, której nauczył nas Twój Syn. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego, albowiem Twoje jest królestwo, moc i chwała na wieki wieków. Amen. Nie zapomnijcie podziękować Panu Bogu za to wszystko, co Wam dał. Błogosławionej niedzieli, dobrego dnia wolnego.